Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Eleksie, drugim. Moi drodzy, dlaczego jesteśmy na ekranie pauz, zaraz zobaczycie, ponieważ nasz syn troszeczkę się tutaj wyrywa przed szereg i nie dałby mi się nawet przywitać, jak widzicie. Tato, czy to prawda, że chcesz odbudować Bastion? Czy mogę pójść z tobą? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Weź się, tato. Obiecuję, że nie będę się nigdzie szlajać. A co, jeśli zaatakują nas dzikie zwierzęta? To wtedy się nimi zajmiesz. Proszę, tato. W porządku. Masz jednak robić dokładnie to, co ci powiem. Dobrze. Będę siedział jak mysz pod miotłą i nie będę się nigdzie wychylać. Nie odchodź za daleko. Jasne? Podoba mi się, jak Jax stoi w błocie. To jest zdecydowanie błotno, wcale nie tak, że jego postać po prostu zniknęła pod teksturami częściowo. W sumie rzeczywiście ona tutaj znika trochę pod teksturami. Niemniej, moi drodzy, to Dax idzie z nami w takim razie, ale podobało mi się nawiązanie z "No weź się, tato". Piękne, piękne. Adaś Miałczyński by docenił. Prawdopodobnie pomyliłem filmy, ale co z tego? Nie tak, że ja nie znam polskiej kinematografii, prawda? Ponadto... To było coś jeszcze, co chciałem powiedzieć na ten temat. Nieważne. Aha, będziemy po prostu teraz chodzili i... Chłopcze... Przepraszam, nawiązanie do God of War'a. Ale trochę mi tutaj daje to vibe takiego właśnie God of War'a, gdzie będzie za nami łaził. Chłopcze, nie wychylaj się. Niemniej, Asgard. Nie kłopocz się. Sam się wszystkim zajmę. No. Zawsze jest tak ciekawie? W jakim sensie? Wiesz, mama raczej nie zabiera mnie ze sobą na takie wypady. Każe mi tylko siedzieć w forcie. Tam niby też się dużo dzieje, ale... Fort dobrze już znam. Tu za to nigdy w życiu nie byłem. Tutaj wszędzie czai się niebezpieczeństwo. Zapamiętaj to sobie. No to świetnie się składa, że mam ciebie. On w nas pokłada naprawdę ogromne ilości wiary, ale zobaczcie, jaki słodki kotek tej z wędką. A my oczywiście kradniemy wszystko, co popadnie, jak zwykle. Od starych lamp przez wszystkie inne rzeczy. Ja mówię, jeśli nie ma napisanego, że to jest kradzież, to miałbym się martwić. To mamy warsztat broni dystansowej, czyli będziemy mieli osobny... Mało o tym wiem. Okay, będziemy mieli osobny warsztat do broni dystansowej i osobny warsztat pewnie do... Okej, znalazłeś retro rakietę. Retro rakiety chronią cię przed śmiertelnym upadkiem z wysokości. Jeśli zabraknie ci paliwa, spalisz jedną retro rakietę. Dużo ludzi już zabiłeś? Zdarzało mi się. Niektórzy żyją tylko po to, żeby wchodzić w drogę innym. Wiem, że to czasem nieuniknione, ale nie lubię, gdy ktoś ginie. Oczywiście, tylko że... Proszę, postaraj się trzymać z dala od kłopotów, dobrze? Nie mogę niczego obiecać. Tam było napisane, że retro rakiety możemy... Za mało o tym wiem. Czyli prasa do pocisku, czyli mamy też stół odpowiedni do wytwarzania pocisków. Czyli rozdzielili to w tym wypadku. Tam było napisane, że retro rakiety możemy dorzucić do naszego... plecaka odrzutowego, żeby właśnie móc ją zużyć. W tym wypadku to będzie ten taki jakby czerwony fragment, jak pamiętacie, mieliśmy ostatnio. Który nas ledwo ratował, tylko wtedy nie mieliśmy żadnych retro rakiet, tylko po prostu mogliśmy z tego korzystać. Tutaj mamy, zobaczcie, kolejne stanowisko do ulepszania broni w tym wypadku. Za mało o tym wiem. Czyli mamy... Mamy warsztat do wytwarzania, do ulepszenia. Szczerze troszeczkę uważam, że to... W sensie pewnie chcieli to zrobić tak, żeby było bardziej rzeczywiście, ale moim zdaniem to troszeczkę skomplikowali niepotrzebnie. Czyli konkern? Czy jak to będzie czytane? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nigdy nie widziałem tego typu... posiłku. Ani jego nazwy. Widzę, że nadal te strachy na wróble, czy jakkolwiek to nazwać, z gaśnicami istnieją tutaj. Panie Jacksie, nie. Zostawmy to. Ale może coś tutaj się znajdzie. Nie, to jest tylko daszek. Dobra, ja miałem w ogóle pójść gdzieś i zacząć rozgrywkę, a póki co łażę tutaj i sprawdzam w sumie tę wioskę, ten bastion, ale z drugiej strony są dosyć ciekawe, w sensie no, dopiero co tutaj zaczęliśmy. O, czy my byliśmy przy tym teleporterze? Nie. Byłem pewien, że tutaj był chwilę temu jakiś inny teleporter. A może się pomyliłem? Wydawało mi się, że tutaj gdzieś był. Dobra, no to moi drodzy, w takim razie rozejrzyjmy się jeszcze, dokończmy zwiedzanie naszego bastionu i potem dopiero wyruszymy w przygody. Widzę, że tutaj Te wieże się dużo nie różnią od siebie. Bardzo mi w ogóle też przypominają niekiedy wieże z... Znaczy, ciężko, żeby wieża wieży nie przypominała, tak? O, fragment mapy. Proszę bardzo, że będziemy mieli, widzicie, znowu mapę. Mamy 6. fragment. I co? Oczywiście znowu postaram się ją zabrać całą. Nawet jeśli będzie to oznaczało... O! Dax też ma... plecak odrzutowy, dobrze wiedzieć. Nawet jeśli będzie to oznaczało znowu korzystanie z poradników. Jeśli bym na przykład paru fragmentów nie znalazł. Chciałem powiedzieć, że to mi bardzo przypomina wieże z Dark Soulsów, no ale w sumie ciężko, żeby mi nie przypominało, jak wieże praktycznie są bardzo, bardzo podobne do siebie. Ziarna kawy, no proszę, to jakieś... Dlaczego nigdy cię z nami nie było? Prawie się nie widywaliśmy. Miałem swoje powody. Według mamy, gdybyś tylko mógł, ocaliłbyś świat. Poważnie? Tak ci mówiła? Co robiłeś tyle czasu? Starałem się przekonać wszystkie frakcje, że zbliża się zagrożenie i że muszą się przygotować. To fajnie. Pewnie wszyscy cię posłuchali, co? No, tak mniej więcej. Jak dorosnę, to chcę być taki jak ty. To są bardzo miłe słowa ze strony Daxa. W sensie wydaje mi się, że każdy rodzic chciałby coś takiego usłyszeć. Chyba że rzeczywiście sam rodzic sobie wie, że nie jest idealny i to jest takie... Nie wiem, czy do końca chciałbyś mną być, tak? Ja na przykład uważam, że niespecjalnie chciałbym, żeby ludzie byli koniecznie jak ja. Użyj serce, co? O nie! O nie! Coście tutaj zrobili, tłumacze? Halo, to już jest kolejna mina, czy jakaś machina bojowa? Co tu się stało? Ja już miałem nadzieję, że ej, to będzie lepiej zrobione... Zrobione tłumaczenie, nie. się przeliczyłem. W ogóle, moi drodzy, ja wiem, że wyglądam miał 15 lat mniej niż w rzeczywistości. Jestem tego świadom. Takie są efekty, kiedy się zgoli brodę. 90% osób tak ma. O, widzicie, mamy tutaj zagadkę, czyli w Bastionie będziemy mogli dodać te fragmenty mapy. No proszę. I z tego, co widzę, czyżby... Tak, znowu będzie ich 16... 4 razy 4, tak, 16. Bo to jest 6, czyli na górze muszą być 4, ponieważ jeden jest przed nim. To będziemy mieli łącznie 16. Dobra. Ale wracając do tematu. Wydaje mi się, że każdy rodzic chciałby usłyszeć coś takiego, chyba że jest świadom tego, że jest raczej słabym rodzicem. Jeśli na przykład... O, to mi się podoba. To jest steroptaka, taki dywan. Fajnie, że coś takiego zrobili, że dorzucili coś takiego, takie pierdoły. Co to jest za rysunek? Śmieszny. Górnictwo dla opornych. Zaraz damy tak sobie powiedzieć. Ja też chciałbym coś w tym odcinku jeszcze dorzucić od siebie, ale nie dają mi. Krok pierwszy. Upewnij się, że masz właściwe narzędzia. Chyba że planujesz kruszyć skały gołymi rękami. 2. Nie łaź bez celu. Damy ci znać, gdzie masz szukać. Więcej szczegółów znajdziesz w dodatku. 3. Trafiłeś na żyłę. Upewnij się, że w pobliżu nikogo nie ma. Dobry poszukiwacz nigdy nie dzieli się zdobyczą. Zazdrość to jedno z największych zagrożeń dla naszej pracy. Lokacje. Żelazo. Żyły żelazo znaleźć można w jaskiniach i systemach tuneli. Zanim zaczniesz kopać, upewnij się, że masz porządnie założony hełm. Nie przychodź się żalić, jeśli o tym zapomnisz, że dostaniesz w łepetynę kawałkiem skały. Siarka. Zanim wyruszysz na poszukiwanie siarki, upewnij się, że masz pokaźne zapasy wody. Siarkę znajdziesz głównie w bardzo gorących obszarach, takie jak koryta z lawą. Jeśli nie chcesz ryzykować, możesz spróbować na obszarach nadbrzeżnych. Przepraszam. Przy okazji siarki również warto mieć jakiegokolwiek rodzaju respirator, ale pominę to. Nie powinno się po prostu wdychać siarki, jak i wielu innych rzeczy, ale siarka jest dosyć krucha, więc taka sugestia z mojej strony, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że dobrze mówią, że siarka jest dosyć krucha jako materiał. Niemniej, amazyt. Pierwszy raz słyszę o amazycie, nigdy nie słyszałem o tego typu materiale. Możliwe, że jest on albo wyciągnięty z tyłka, w cudzysłowie, czyli wymyślony na potrzeby gry, albo może jest, ale jest dosyć rzadki, albo może właśnie rzeczywiście istnieje, tylko ja jestem po prostu głupi, co by mnie wcale nie zdziwiło. Masz płetwy? Jeśli tak, amazyt znajdziesz bez większych trudności. Ten materiał, nazywany od imienia badacza Amadeusza, zazwyczaj występuje w pobliżu rzek. Nigdy nie słyszałem o amazycie. Autentycznie. Słyszałem o ametyście, słyszałem o wielu innych rzeczach, ale nie o amazycie. Eleksit. Jesteś bez grosza przy duszy, znajdź sobie żyłkę Eleksitu i pożegnaj się z problemami. Kłopot w tym, że te złoże są zazwyczaj mocno strzeżone. A to nie jest Elex, to nie jest żyła Eleksu, tylko Eleksitu? W sumie rzeczywiście w poprzednich, że to były złoża Eleksu, ale w rzeczywistości one były złożami Eleksitu, jak je wykopaliśmy. Przygotuj się na starcie z łupieżcami czy innym tałatajstwem. Żyły Eleksitu zazwyczaj można znaleźć niedaleko konwerterów. Złoto, cenny metal. Do dziś nikt nie ma pojęcia, czemu znaleźć go można w pobliżu stojących zbiorników wodnych. Autor zakłada, że prawdopodobnie masz to gdzieś. Haridium. Znowu nie znam materiału. Prawdopodobnie jest wymyślone, jak tak patrzę. Masz plecak odrzutowy, zatem możesz wydobywać haridium. Chociaż nie będzie to proste. Metal znajdziesz w trudno dostępnych miejscach, takich jak zbocza klifów. Pamiętaj, żeby założyć porządne buty, inaczej skończysz jak kleryk Harold, którego imieniu metal zawdzięcza swoją nazwę. Poślizgniesz się i zabijesz. Bądź mądry i nie bądź jak Harold. Lubię w duchach? Nie. To, że nie da się ich dotknąć. Po prostu sobie fruwają i nikt nie może im nic zrobić. A dlaczego? Dlaczego? Bo tak naprawdę ich nie ma. Widać je, ale to wszystko. Rozumiesz, o co mi chodzi? Aha. Tak zaje bardzo mi mocno vibe takiego rzeczywiście rodzica, który słucha swojego dziecka i mu odpowiada i chce go słuchać. Co jest fajne. Powinniśmy słuchać... To było dość... Nie wiem, co Jax chciał tutaj powiedzieć. Warto jest słuchać swoich dzieci. Benkart? Gdzie ty usłyszałeś? Dzieciaki w forcie tak na mnie mówią. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale nie brzmi to miło. Chyba faktycznie powinienem tam częściej zaglądać. Nie przejmuj się takim gadaniem. Niektóre dzieciaki są głupie, prawda? Dzieciaki tak naprawdę są najbardziej... Jako że nie mają pewnego rodzaju ograniczeń, nie mają pewnego doświadczenia, są bardzo wredne. I potrafią niejednokrotnie zranić bardziej niż osoba dorosła. Ponieważ no właśnie nie mają tych ograniczeń, nie są świadome tego, jaką wagę mają ich słowa, jak oddziałują ich czyny na innych. Co zresztą mówiłem już wielokrotnie, my się ograniczamy tylko dlatego, ponieważ mamy pewnego rodzaju moralność bądź prawa. Gdyby tego nie było, tak naprawdę, no gdyby tego nie było, no skończylibyśmy jako socjopaci, tak? To raz, a dwa... Gdyby tego nie było, raczej wiele osób robiłoby wiele gorszych rzeczy, co pokazała chociażby pewna artystka, która robiła... Zapomniałem teraz, to się nazywało Pokój Zero. Pokój Zero to jest płyta Solara. To było coś tam Zero, nie pamiętam teraz dokładnie tego happeningu. W sumie nie wiem, czy to można nazwać happeningiem, tego wydarzenia. Gdzie dała sobie robić cokolwiek przez jakiś pewien okres czasu ludziom i jakby ci ludzie mogli zrobić dosłownie wszystko, mieli pewne narzędzie, mieli pewne rzeczy, które mogli robić i z czasem to się pogarszało od jakichś tam powolnych uszczypnięć, czy tam jakiegoś delikatnego dotknięcia, czy coś. Skończyło się na naprawdę chorych rzeczach i ta artystka zrobiła kilka tych happeningów, ale no jest to pewnego rodzaju odwaga, żeby coś takiego zrobić, ja bym nie był na to gotowy. Rolof nas może uczyć o polowaniu. Nie pamiętam, czy ja z nim już rozmawiałem, szczerze mówiąc. Ale chyba tak, bo tej... O, mięso z puszki. Bo tej niespecjalnie widzę cokolwiek w tym domu. Wydaje mi się, że tutaj już byłem. I chyba mam rację. Dobra, moi drodzy, weźmy sobie jakąś misję, żeby nie latać jak głupi. Okej. To jest natłok pytań. Irytujący bomblos. Wiesz, możemy to w sumie zacząć. Zaznaczmy sobie na mapie. Okay, przynajmniej wiem już gdzie iść. Ale może powinienem wrócić do naszego tutaj syna growego. Myślę, że każdy z rodziców chciałby usłyszeć, że o, chce być jak ty i tak dalej, chyba że no właśnie jest świadomy tego, że jest złym rodzicem albo że nie jest wystarczająco dobry, nie jest tak dobry jakby chciał. Z drugiej strony, no moim zdaniem to daje nam pewnego rodzaju taki bonus do ego, bo... Bardzo się cieszę, że nie jesteś już dowódcą albów. Dlaczego? Albowie są zawsze tacy zimni, niesympatyczni. Przypominają te swoje lodowe krainy. Zażywają dużo eleksu. To wszystko dlatego. On pozbawia ich emocji. A według mnie to wina tych białych, plastikowych pancerzy. Muszą w nich okropnie marznąć. Akurat fun fact jest taki, że jak wiemy, albowie są generalnie chłodniejsi niż ludzie, jeśli chodzi o temperaturę ciała. Dobra, wrócę, bo nigdy nie powiem tego, co chcę powiedzieć. Myślę, że każdy z rodziców chciałby coś takiego usłyszeć, bo jest to taki duży boost do ego. I też sugeruję, że nasze dziecko uważa nas za pewnego rodzaju autorytet. Natomiast ja akurat nie chciałbym, żeby ktokolwiek był jak ja. W sensie... czasami mam takie, okej, myślę, że jestem nie najgorszą osobą, ale potem nachodzi mnie jednak, że pewne rzeczy, które czy to zrobiłem w życiu na przykład, czy pewne kroki, które do tej pory podejmuję, nie są może nie tyle godne podziwu, czy godne... O. Ja nie oberwałem mnie aż tak bardzo. Może nie tyle... O, level up, pięknie. Nie tyle są godne jakiegoś takiego... Szukam odpowiedniego słowa. Nie są godne potępienia. Ale zarazem nie wiem, czy chciałbym, żeby druga osoba musiała też przechodzić przez niektóre rzeczy, przez które ja musiałem przejść. Przez które przechodzę, bo wybrałem pewne rzeczy w życiu, a nie inne. Albo po prostu niekoniecznie chciałbym widzieć, że druga osoba się wyniszcza, tak jak ja się wyniszczam. I to wynika z po prostu mojego... O, co to jest? Opowiedz mi o swoim tacie. Jaki on był? Nigdy nie miałem okazji go poznać. Dorastałem u Albów. Tak naprawdę dopiero niedawno odkryłem, skąd jestem. Moi prawdziwi rodzice należeli do Percelów. Ojca zastępował mi Wardek, tak jak ja pełnił rolę dowódcy Albów. Czy on żyje? Trudno powiedzieć. Niewykluczone. Dawno go nie widziałem. Może jeszcze nie umarł. Tak. Kto wie? No, w naszej linii czasowej. Właśnie, sprawdziłem w końcu, co się tutaj kanonicznie rozkładało. Proszę bardzo, tam mamy golema jakiegoś. W naszej linii czasowej wiemy, że Wardek przeżył. Nie chciałbym na przykład widzieć, że druga osoba się wyniszczy tak jak ja, tylko dlatego, bo ma jakieś tam ambicje itd., itd. Nie chciałbym, żeby druga osoba na przykład rezygnowała z życia społecznego tak jak, w takim stopniu jak ja na przykład rezygnuję. Z tych czy innych powodów. Więc... nie wiem, z jednej strony uważam, że daleko zaszedłem w życiu, że jestem osobą, która dużo się starała, żeby być w miejscu, w którym jest, a zarazem też jestem świadom, jak nieprzyjemna była ta droga i jak nieprzyjemna była to droga i jak dużo trzeba było niejednokrotnie poświęcić, żeby być w miejscu, w którym jestem. Wiem też, jak dużo błędów popełniłem w swoim życiu i tu nawet nie chodzi o błędy, które tyczyły się tylko i wyłącznie mnie, które nie zabijamy izopodów, potem nam skoczy ta destrukcja. Pamiętam, że to był jakiś tam motyw w tej grze, że tutaj zabijanie szczurów i izopodów nam daje jakieś tam minusy. Teraz się spróbujmy z tym przeciwnikiem rozprawić. Nie pójdę tam. No i dobrze, dobrze, nie pójdziesz. Chyba, że mam na myśli, że do tego owocu nie chcę pójść, to było słabiej, ale nie wiem dlaczego jeszcze. No i widzicie, zacząłem znowu zwiedzać i gadać z wami, ale to w sumie niech i tak będzie, bo nie widzę powodu, żeby... O, proszę, uszkodzona kusza. Nie widzę powodu, żeby tego nie robić, póki gadam. Wiem, jak wiele wyrzeczeń czasami trzeba było na tej drodze po prostu pełnić i osobiście nie chciałbym, żeby ktoś musiał też tym samym życiem żyć. Dlatego stwierdzam, że nie chcę, żeby ktoś był taki jak ja. Bo to, kim jestem, jakbyśmy na to nie spojrzeli z perspektywy na przykład filozoficznej, o, Lipki się rozkręca, tak? To, kim jesteśmy, jest sumą doświadczeń i jakiś rodzaj również naszej moralności, ale przede wszystkim wynika z doświadczeń. Wynika z tego, co przeżyliśmy, czego byliśmy nauczeni. I dlatego też stwierdzam, że no nie chcę za bardzo, żeby ktoś był taką osobą jak ja. Ponownie, tak jak mówiłem już, niekoniecznie wszystkie rzeczy, które robię w życiu, czy wybory, które popełniam w życiu, są wyborami dobrymi. Jakby warto uczyć się na błędach, ale niektóre z moich błędów są duże i miały wpływ na przykład inne osoby, z czego nie jestem specjalnie zadowolony. I miały wpływ oczywiście negatywny, tak? Bo jeśli miały pozytywny, no to super, tak? Ja uwielbiam, jeśli jest możliwość, żeby wpłynąć pozytywnie na drugiego człowieka jakimiś małymi rzeczami, super. Jeśli mogę się postarać i sprawić, żeby czyjeś życie stało się lepsze dzięki temu, co robię, super. ale nie chcę, żeby czyjeś życie cierpiało przez to, że ja coś robię. Z drugiej strony nie można żyć tak, żeby nie cierpiał nikt. Owszem, zgodzę się z tym stwierdzeniem. My tutaj byliśmy, mam wrażenie. My tutaj byliśmy. Dobra, to tak naprawdę zaraz wracamy do tego Daxa. Tam pójdziemy jeszcze w lewo. Na górze. Przy tym... W sumie cokolwiek to było, czy to był jakiś obóz, czy jakaś tylko zwykła palisada. Z jednej strony nie da się żyć tak, żeby nie cierpiał nikt, ale jednak... Świadomość tego, że się wyrządziło komuś krzywdę, czy zrobiło coś nie tak, jednak jest poważniejsza niż świadomość tego, że, nie wiem, mój telefon został wyprodukowany z rzeczy, które były wykopywane w nieludzkich warunkach przez dzieci. Dlatego, że w tym wypadku jest bardzo mała szansa na to, że mam wybór. Są rzeczy, w których niespecjalnie mamy wybór. Na zasadzie możemy coś zrobić albo czegoś nie zrobić, albo możemy coś kupić, czegoś nie kupić. A na przykład są rzeczy, które są esencjonalne, tak? I są pewne rzeczy, gdzie musimy iść na kompromisy, a w których nie możemy iść na kompromisy. Albo nie chcemy iść na kompromisy, ponieważ to byłby zbyt duży kompromis. I na przykład tutaj można powiedzieć, że jest to moralnie złe z mojej strony, prawda? Ponieważ wspomagam w pewien sposób pośrednio branżę, która wykorzystuje innych ludzi, która robi coś złego. I zgodzę się z tym. Natomiast czy to nie powinno leżeć w kwestii jednak firmy, aby traktowała dobrze swoich pracowników? I jeśli większość, czy niemal wszystkie firmy, które są topowymi, tak robią, to czy mamy tak naprawdę wybór? Wiecie, trochę na zasadzie, okej, to pójdę teraz, nie wiem, kupię sobie owoce, warzywa albo jakieś gotowe produkty, gotowe dania. Okej, to jeśli w każdej z tych firm dochodzi do jakiegoś rodzaju nadużyć, dochodzi do jakiegoś rodzaju, ała, kurde, dobra, spróbować jest poza moim zasięgiem. Spadamy, ojoj, dobra, nie, spadamy stąd, jak się tylko da, najszybciej. Dosłownie spadamy stąd. Nie, rozpróbować jest poza moim zasięgiem. Zobaczmy może jakąś misję, wybierzmy sobie jakąś misję, żeby mieć gdzie iść. Ja będę kontynuował. To są na razie rzeczy, które nas nie interesują. Czy coś mnie atakuje? Zamierzasz pozbyć się wszystkich najeźdźców sam? W pojedynkę raczej nikt nie byłby w stanie tego dokonać. Jeśli chcemy sobie z nimi poradzić, powinniśmy współpracować. Wszystkie frakcje muszą działać wspólnie. A co w przeciwnym razie? Wtedy nauczymy się jakoś żyć z tymi przybyszami, o ile w ogóle nam na to pozwolą. A na to póki co się nie zanosi. Uda ci się. Na pewno. Dobra. Ale póki co wróćmy, moi drodzy, tutaj do opuszczonej farmy w okolicy Kai. Będziemy musieli się gdzieś przespać na pewno. I wrócimy na tych... na M, jakkolwiek się oni nazywali. Wracając. Jeśli wybór jest znikomy i w każdej firmie do tego dochodzi, to znowu, czy odpowiedzialność spada na nas, na konsumentów, czy może nie w każdej, ale w prawie każdej, tak? Bo nie można też takie ekstrema iść. Jeśli w prawie każdej się to wydarza... Cholera! O, proszę zdjęcie. Kolejny rysunek. I znowu coś nas tutaj zaatakowało. Infekcja! Z jakiegoś powodu nie kupuję bajki do Kinsa o maszynach hybrydy. Ale kto udowodni, że jest inaczej? Nie wiem, co się stało z Daxem, tak szczerze. Bo przestał za nami łazić. Nie wiem, czy on nie umie używać teleportera, czy coś. Mam nadzieję, że umie. A może po prostu nas dołączy, jak tylko gdzieś wrócimy w okolice Bastionu. Jeśli ten wybór jest taki, a nie inny, to czy to nie znaczy przypadkiem, że... firmy powinny się tym zająć, to firmy powinny bardziej etycznie podchodzić do pracowników, czy nie powinniśmy ku temu jakby dążyć, bo znowu możemy głosować portfelami, tak? Ale w którym momencie głosowanie portfelem staje się po prostu problemem dla nas, jako dla ludzi? Kiedy musimy dosłownie sprawdzać każdy pojedynczy szczegół na temat firmy, żeby upewnić się, że wszystko jest z nimi w porządku. Że nie traktują ludzi jak śmieci itd., itd., że nie dochodzi do nadużyć. do których pewnie będzie dochodziło w większości firm, tylko w większości się to również zataja. Co jest dosyć smutnym faktem również na temat świata. Czy my rzeczywiście mamy aż taki wpływ, jak myślimy jako ludzie? Bo my możemy sobie krzyczeć, że o, chcemy, żeby ludzie byli traktowani fair. Potem nam powiedzą, ej, no to musimy podnieść cenę 10-krotnie, bo inaczej nie wyrobimy. I wtedy ludzie nagle, o, to ja idę do innej firmy. Potem się okazuje, że ta firma robiła dokładnie to samo i ludzie będą znowu to robili. Powiedzą im, o, to znowu będziemy musieli podnieść 10-krotnie ceny i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem, bo my też nie możemy płacić za wszystko w nieskończoność w ogromnych pieniędzy. Dlatego, że sami też mamy pewne ograniczenia, tak? W sensie mówię tutaj my, że zakładam, że większość z nas jest na w miarę znośnym poziomie finansowym. Co mi się stało z kamerą? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale trochę mi Jax uciekł. O, chyba się naprawił. Nie, nadal jest tak trochę dziwnie ustawiony. Właściwie ziemniak. Większość z nas jest na w miarę znośnym poziomie finansowym. Myślę, że większość z nas jednak jest w stanie żyć normalnie bez i nie musi po prostu ciągnąć z miesiąca na miesiąc. Zresztą to też jest stwierdzenie, tak? Co oznacza stwierdzenie, że ciągną z miesiąca na miesiąc? Czy to jest, że dosłownie ledwo nam starczy na cokolwiek? Czy to jest stwierdzenie, że mamy bardzo małe oszczędności? Czy może oba się w to zawierają, prawda? Przewróćmy tego szuromasa. I zniknął mi mój wskaźnik. Chciałbym zwrócić uwagę, że zniknął mi wskaźnik staminy. To jest ewidentnie bug. I chciałbym wiedzieć, że mam staminy z łaski swojej. I tylko i wyłącznie... O, Master Blast. Piękna nazwa. I tak ja mówię, tylko i wyłącznie z tego powodu uważam, że nie możemy w nieskończoność płacić nie wiadomo ile za produkty. I uważam, że to powinno być w gestii firmy i mocodawców, prawodawców, żeby te zasady były zachowywane. Z drugiej strony, jeśli znowu przygniemy i rzeczywiście będziemy szli w te zasady, bo oczywiście, że fajnie by było, żeby każdy był traktowany równo, a jeśli dojdziemy nagle do momentu, gdzie za dosłownie wszystko płacimy 10-krotnie więcej, to większość z nas po prostu nie wyrobi. Większość z nas będzie żyła w ubóstwie. I to nie jest żart. Jeśli byście pomyśleli o tym, ile kosztuje wyprodukowanie takiego telefonu względem tego, jaka jest marża na nim, no to nagle się okaże, że żebyście rzeczywiście chcieli traktować ludzi, którzy wydobywają to wszystko i nadal mieć takie zyski, jakie ma, i żeby firma nadal miała takie zyski, jakie ma, to musieliby podnieść cenę niesamowicie. W takim razie rodzi się pewnie pytanie u wielu z was. Dlaczego w takim razie nie obciąć zysków dla firmy, tak? Czy zysków dla gdzieś tam ludzi na najwyższych stanowiskach? Mam na to jedną odpowiedź. Jest to odpowiedź bardzo prosta i bardzo jasna i myślę, że każdy się jej spodziewa. Zachłanność. Po prostu chęć zdobywania jak największej ilości pieniędzy. Powiedziałbym, że materializm wręcz w tym wypadku. A z drugiej strony, no oczywiście można powiedzieć, że to nie jest takie proste, bo niektórzy chcą, żeby ich dzieci mogły żyć spokojnie i miały dobrą przyszłość i tak dalej. W pewnym momencie ilość pieniędzy, którą mamy, przestaje być ilością pieniędzy, która jest nam rzeczywiście potrzebna, a staje się po prostu takim... Po prostu staje się czystą chęcią zysku, czystą chęcią gromadzenia tych pieniędzy. I dlatego mówię, że myślę, że jako my, przeciętni ludzie, mamy tak naprawdę może nie zerowe możliwości, żeby mieć wpływ. Uważam, że mamy je po prostu bardzo małe, jeśli chcemy głosować portfelami. Co więcej, jeśli zyski firmy spadną, to od razu odwrócą się ludzie, którzy w tę firmę inwestują, w sensie inwestorzy. I oczywiście, że inwestorzy zazwyczaj też należą do grup, które mają znacząco większe ilości pieniędzy. Ale fakt jest jeden, firma bez inwestorów po jakiejś wpadce mniejszej czy większej będzie musiała na przykład splajtować. I co wtedy? I nagle mamy po prostu obcięcie rynku. Już pomijam wszelakie rzeczy, które się dzieją za kulisami, jakieś tam mobbingi, nie mobbingi, podjudzanie przeciwko jednej firmie, a drugiej i tak dalej, bo to... Nawet nie chcę się o tym zaczynać, bo to jest temat po prostu rzeka. Więc jeśli inwestorzy się odwrócą, to tak naprawdę na przykład kończycie z tym, że jedna, druga, trzecia firma splajtuje i wiecie co to będzie znaczyło, jeśli będzie mniejsza konkurencja? Będzie znaczyło, że będziemy dążyli do monopolu. A co oznacza monopol? Że firma może sobie dyktować dowolne ceny, może traktować pracowników dobrze, a co z tego, jeśli podniesie ceny 300-krotnie, tak? Halo, dzień dobry, czy to insulina? Chyba, troszkę się pastwię w tym momencie, ale jeśli ktoś siedział w tym temacie, ten wie, do czego nawiązuje. Stara skalna ważka. Czy to będzie, czy stara skalna ważka to znaczy, że jest słabsza? Możliwe. Jestem też ciekaw, co się tutaj znajduje, ale... Coś mi tutaj zaświeciło przed chwilą. Wandale, okej. Zakładam, że oni są poza... Więc zobaczcie, czy sobie spróbuję do nich podejść, ale zakładam, że oni są poza naszymi możliwościami aktualnie. Będą chcieli nas tak. Chociaż nie, może i nie, bo widzę, że to jest jakiś sklep. Nie teraz, robię okay. Oni ze mnie nie chcą rozmawiać. A, mogę sobie brać z tej rzeczy, okej. I mamy Dankę. Przyznaję jednak, że nie brak ci charakteru. Masz jaja, by panoszyć się po posterunku Morkonów jak po swoim. Nie boisz się, chłopcze? Czyżby Morkoni to byli nowi banici? W sensie patrzę na ich odzież i tak dalej. W ogóle bardzo mi się podoba ich odzież, ja lubię tego typu rzeczy. Chociaż uważam, że te ćwieki są przesadzone tutaj. Ja bym wolał większy rząd mniejszych tych ćwieków. Ale generalnie podoba mi się ich styl. Nigdy się nie boję. Ha! Takiś twardy? Każdy się czegoś lęka, nawet jeśli o tym nie wie. Podoba mi się twoja odwaga. Szkoda, że do nas nie należysz. Co to za miejsce? Starożytne cmentarzysko Starego Świata. Nabijam się. Popatrz dookoła, to zwykły posterunek, głupku. Pełni mnóstwo funkcji, jednak głównie stanowi element systemu wczesnego ostrzegania groty. Jeśli ktoś okaże się na tyle głupi, by nas zaatakować, dowiemy się i zyskamy chwilę na wzmocnienie obrony. Okej, czyli taka strażnica na dobrą sprawę, chociaż szczerze mówiąc są to również ruiny Starego Świata. W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale przeszedłem z tematu od mówienia o tym, że nie wiem czy ja do końca chcę, żeby inni byli jak ja, do tematu moralności, traktowania ludzi itd. itd. Więc nie wiem czy tutaj będę miał jeszcze dużo więcej do powiedzenia, po prostu uważam, że tak naprawdę jako my mamy bardzo małą władzę, możemy rzeczywiście głosować portfelami, możemy krzyczeć w internecie, ale to bardzo szybko gdzieś tam ucichnie i wszystko wróci do normy. I niestety dopiero jakiś większy ruch społeczny będzie w stanie coś zyskać, ale zarazem te ruchy społeczne często kończą jako takie ekstremistyczne grupy typu Stop Oil, typu PETA albo PETA jak to woli. Tak uważam ich za grupy ekstremistyczne. Nie wiem, jeśli jesteście z drugiej strony, czyli idziecie bardziej w konserwatywne środowiska, no to macie organizacje typu Ordo Juris, macie pewne partie polityczne również... O, ciekawa zmiana kamery. Macie pewne partie polityczne, macie inne ugrupowania, które również pewne rzeczy głoszą, które nie są koniecznie akceptowane przez większość społeczeństwa. Macie grupy niepatriotyczne, a już nacjonalistyczne, co jest problemem moim zdaniem, ponieważ znowu pójście w ekstremizm jest złe, po prostu wszystkie ekstrema są złe. I to jest mój problem, tak? Że z ruchu rodzi się grupa ekstremistyczna, ba. Jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się tutaj pomylę, ale wydaje mi się, że nawet sufrażystki podkładały w pewnym momencie bomby, czy robiły rzeczy, które są w tym momencie uznawane za akty terroru. I ciężko się, jeśli rzeczywiście to był fakt, jeśli ja się nie pomyliłem w tym wypadku, no ciężko się z tym nie zgodzić, tak? Czy osiągnęły swój cel? Finalnie tak. Pytanie, czy miały jakieś inne możliwości na to? Ciężko mi to ocenić. Z perspektywy dzisiejszego człowieka ciężko mi to ocenić. Wiem jednak, że ich działanie dało efekt. No i to jest problem, tak? I z drugiej strony też, jeśli nie mamy czasami wyboru, rzeczywiście rzeczy ekstremistyczne są potrzebne, ale wydaje mi się, że jesteśmy w tym miejscu jakby na etapie jako ludzkość, mówiąc o krajach, w których żyjemy, tak? Czyli ja na przykład w Wielkiej Brytanii, wy w Polsce, myślę, że w większości, jeśli nie, no to pewnie gdzieś w krajach europejskich żyjecie, a jeśli nie, no to ciężko mi powiedzieć, bo nie znam waszej sytuacji. Myślę, że jednak większość z nas jest w miejscach, gdzie nie potrzebujemy sprowadzać się do takich aktów, żeby wywołać pewnego rodzaju, żeby wykonać ruch, żeby coś zmienić. Z drugiej strony, tak jak mówię, też mamy bardzo małą władzę, więc musimy mieć dużo osób za sobą, które się z nami zgodzą itd., itd. Ale pozwólcie, że na tym zakończymy moje gadanie i naprawdę monolog niezwiązany z grą i zobaczmy, czy nam sprzeda. Nie handluję towarem. Pilnuję, by każdy w obozie dostał wszystko, czego potrzebuje. Rozdaję rację, wymieniam tępą broń na ostrą i takie tam. Kurczę, bo ja pominąłem, myślałem, że ona jest normalnym sprzedawcą, ale się pomyliłem. Poczęstujesz mnie jedzeniem? Nie zaliczasz się do Morkonów, ale jak ci coś dam, to chyba nic się nie stanie. Proszę, raczej ci posmakuje. W sumie to nie narzekamy na niedobory. I tak zawsze wyrzucamy nadmiar szczurzych trucheł. Umieszczę cię na liście. Jeśli chcesz, codziennie odstąpię ci porcję. Co ty na to? O nie, nie, nawet nie wiecie, jak bardzo chcę powiedzieć to, co właśnie kliknąłem, ale szczerze mówiąc nie za bardzo mam wybór. Myślę, że szczurze mięso też może być. Ale ojejku, powiem szczerze, niektóre teksty w tej grze to jest złoto. Szczurze mięso dzień w dzień brzmi równie przyjemnie co kolonoskopia, bez której po wszystkim się pewnie nie obędzie. Jest piękne. Oj, umarłem w środku. Brzmi nieźle. Dzięki. Zdradź mi tylko, jak się nazywasz? Jax. Jaki Jax? Po prostu Jax. Zapamiętam. Czy życzysz sobie czegoś jeszcze? Po prostu Jaxie? Nie ma mowy, żebym coś od ciebie kupił? Rozumiesz, co znaczy szanse maleją praktycznie do zera? O ile nie wyciągniesz asa z rękawa, to nic z tego, chłopcze. Czy w ten sposób coś załatwię? Nie. A próbujmy. Tak? Też nie. Okej, próbujmy dalej. Nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tutaj to ciekawie działa, w sensie, bo wydaje mi się, że ona jest przekonywana coraz bardziej, ale chciałbym zwrócić uwagę w ogóle, że na pewno to nie są banici, to nie są potomkowie banitów. Ona jest zbyt miła jak na banitkę i nie zależy jej tak bardzo na kryształkach. To szczurze mięso, tak? Na przykład. A czy dzięki temu zmienisz zdanie? Upuścili cię na głowę przy porodzie? Nawet jeśli zaproponujesz mi 5 razy tyle, nic nie wskórasz. Czy ja mam tyle... Dobra, wiesz co, ja próbuję dalej. Ja mam ochotę zobaczyć, czy rzeczywiście tak będzie. Potrzebuję więcej kryształków. Nie mam kryształków, okej. Kurde, kusi mnie. Chcę to zrobić potem. Dobra, ale weźmy tutaj wszystko, bo widzę, że nam pozwalają na to. I moi drodzy, będziemy powoli kończyli, bo dzisiaj bardziej się rozgadałem, niż rzeczywiście cokolwiek sensownego zrobiłem. To zwykłe chamstwo. A co jest zwykłym chamstwem? No macie zostawione rzeczy, to biorę. To są, widzę, głównie Morkoni, przepraszam. A to są, Wandale to są po prostu jacyś strażnicy Morkonów, jak dobrze rozumiem. Prasa do pocisków, okej, tutaj są kolejne śpiwory. Dobra, moi drodzy, ale w tym miejscu byśmy zakończyli, tak jak mówiłem, bo mamy już trochę długi odcinek. Ja więcej gadałem niż grałem, ale z drugiej strony nawet mi się to podoba. Czy możemy się puścić tutaj? Chyba Jax się sam musi puścić, takie wrażenie. Mniejsza. Moi drodzy, zobaczymy się już jutro w następnym epizodzie. Tak jak mówię, dzisiaj było bardzo przegadane. Spróbuję rzeczywiście do tych Morkonów pójść, coś tam więcej zrobić. A jeszcze mówiąc, nie wiem do końca, gdzie mam iść na ten moment, bo mamy niby parę misji, ale... No właśnie, ale... Niespecjalnie cokolwiek możemy z nimi zrobić. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.